Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy roladę omletową z serem i szynką. Mam tutaj 5 jajek, 3 łyżki mleka. Dodamy sól, pieprz i słodką paprykę. I masę jajeczną należy bardzo dokładnie pomieszać. Na patelni rozgrzewam tłuszcz, a szynkę i ser pokroję w drobną kosteczkę. Mam 10 deko szynki i 10 deko sera żółtego. Ja sobie pokroję na takie paseczki i pokroję w kosteczkę. Obrócę to i będę miała kosteczkę. Będziemy porcjami wlewać masę jajeczną na rozgrzany tłuszcz. Musimy bardzo dokładnie połączyć. Patelnia również musi być rozgrzana. Tłuszcz dowolny, jaki w domu używamy. Masa jajeczna już jest połączona, więc wlewamy niewielką porcję. Jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Dobrze jest zawsze sobie sprawdzić, czy już tłuszcz jest rozgrzany. Jak wlejemy niewielką ilość i czy ten tłuszcz dodaje, już zaczyna skwierczeć, świadczy o tym, że już mamy rozgrzany. I wlewam niewielką porcję masy jajecznej na patelnię. Rozprowadzam po całej powierzchni. Tak to wygląda i smażymy. Możemy sobie tak, przepraszam, omlet obracać i teraz będziemy posypywać, no przepraszam, tak mi coś przeszkadza, posypywać szynką i serem i zwijać i będziemy dolewać następną porcję. Wygląda następna porcja i będziemy posypywać i zwijać i będziemy mieli roladę omletową. Należy dosyć ściśle zwijać. Jest to idealne, szybkie danie na święta, na zakąskę. Po prostu szybciutkie w wykonaniu. Sobie muszę pomóc widelcem, aby to wywinąć. Posypiemy szynką i serem i ponownie wlejemy masę jajeczną. O, tak to teraz już bardziej dokładnie widać i ponownie smażymy. I tak zrobimy, będziemy do skończenia składników. Posypujemy szynką i serem i zwijamy.
dolewamy szynka, ser i zwijamy. I już mamy prawie usmażoną roladę omletową. I teraz należy ją delikatnie zdjąć. Tak wygląda rolada omletowa. Zdejmujemy, czekamy aż ostygnie i kroimy na kawałeczki. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Rolada omletowa z serem i szynką.